Mamy tutaj dzisiaj Saigon, jak co roku na Flash Fashion Night. Bardzo mi miło, że Cię widzę tutaj, Małgosiu. Czy Ty w ogóle znalazłaś czas w łatwy sposób, czy w trudny, żeby tutaj dotrzeć? Jeszcze po tym trudnym roku, po tym czasie w ogóle, który nas wszystkich zamknął w domach, zamknął w relacjach, takie wyjście, czuję, że pierwszy raz od tego wariactwa pandemicznego, to jest naprawdę ogromna przyjemność i radość, że można uczestniczyć w czymś takim, więc znalazłam ten czas ogromną przyjemnością. Ostatnio chciałem Cię zobaczyć na konferencji TVN-u i zdziwiłem się, że Ciebie tam akurat nie było. Dlaczego? Dlatego, że to jest, to było zresztą wyjaśniane, to jest przegląd oferty ramówkowej obecnej na antenie. Ja już w poniedziałek chodzę na plan projektu Lady i na następnej na pewno będę. Czy na plan projektu Lady znowu zabierasz ze sobą wszystkich swoich chłopaków? Tym razem chłopcy nie mogą, dlatego że to jest wrzesień. Staś dzisiaj, bo u nas dzisiaj było rozpoczęcie roku, poszedł pierwszy dzień do liceum, Tadeusz pierwszy dzień do gimnazjum. Naprawdę takie przeżycie emocjonalne dla mnie, jako dla mamy, ogromne. Podwójne. Tak, podwójne i już to są tacy duzi chłopcy i cieszę się, że Henio mały w domu jest, że jest to energia małego dziecka. Tylko to wzruszenie, że ten czas tak szybko leci. Patrzysz na chłopców, którzy byli tacy jak Henio, a teraz są wyżsi od Ciebie i zaczynają kolejne etapy edukacji.